Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić temat związany z egzorcyzmami, czyli oczyszczaniami ludzi, którzy są opętani, którzy mają schizofrenię. Otóż zapoznałem się z pewnymi materiałami wczoraj i po prostu chciałbym powiedzieć wam, że niektóre osoby nawet podczas egzorcyzmów tracą życie niestety. Ponieważ żyjemy w społeczeństwie, które jest jakby coraz bardziej demoniczne. Ludzie się nie modlą, ludzie nie mają jakichś wartości wewnętrznych, jakichś reguł. Żyją w takim systemie, w jakim chcą, piją dużo alkoholu, palą dużo papierosów, biorą niektórzy narkotyki, no to wówczas robi się społeczeństwo demoniczne i ludzie są po prostu coraz bardziej więcej opętani, coraz bardziej źli dla innych, no i to po prostu jest takim symptomem jakby opętania. I co za tym idzie? Po prostu ludzie czują się z dnia na dzień coraz gorzej. Ja dodam, że picie alkoholu i jak również palenie papierosów powoduje wytwarzanie się dziur w aurze. I przez te dziury w aurze wchodzą byty. I te byty po prostu się podłączają. Nieraz są to byty diabelskie, nieraz są to jakieś duchy, które przypadkowo mogą wejść w nas. No i wówczas taka osoba ma te istoty w sobie i wewnątrz swojego ciała, jak również może posiadać takie istoty w swoim polu aury. I wówczas osoba jakby zmienia się z dnia na dzień, nie jest jakby sobą. Widać jakby zmianę osobowości w danej osobie, również tendencje do robienia rzeczy, które nie są normalne. Ja dodam, że wielokrotnie osoby opętane zjadały własne odchody, zjadały własny mocz, jak również robiły pewne rzeczy zjadając owady, zjadając pająki, bo ponieważ dana osoba już po prostu była pod wpływem opętania jakiegoś ducha lub jakiegoś bytu diabelskiego. Wówczas takie rzeczy się dzieją. To są tylko takie przykładowe rzeczy, ale tych rzeczy na pewno jest więcej. Także to są właśnie symptomy, jeżeli dana osoba jest po prostu opętana. Ostre krzyczenie, ostra mowa do innych ludzi też jest symptomem opętania. Jeżeli pewna osoba jest bardzo jakby podekscytowana, bardzo nerwowa w stosunku do innych ludzi, no to też jest taki symptom jakby opętania, prawda? To ja bym chciał was, drodzy kochani, przestrzec, ponieważ jeżeli macie kontakt z używkami, z alkoholem, no to wówczas tych bytów będziecie mieć coraz więcej. No po prostu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie tych bytów coraz więcej. Jak również, jeżeli jesteście nawet w kontakcie z osobami, które piją mniej lub więcej alkoholu, palą mniej lub więcej papierosów, czy biorą mniej lub więcej narkotyków, no to wówczas niestety będziecie mieć, te duchy będą przechodzić na was i wówczas również będziecie poddani działaniu takich istot subtelnych. Także w jeden dzień będziecie sobą, a w drugi dzień nie. Ja z mojego doświadczenia powiem wam, że miałem pewną przyjaciółkę do niedawna i również była do pewnego momentu normalna, a po jakimś czasie po prostu już nie była sobą, pisała pewne rzeczy, które nie były normalne. Także to chciałem wam przekazać w dzisiejszym programie. Jak również polecam nasze promieniki, na linku pod YouTube'em je znajdziecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.